Witam Państwa po raz kolejny, tym razem w Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria na wernisażu pana profesora Antoniego Cygana, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jak Państwo pewnie pamiętacie, nasza galeria jest objęta patronatem bardzo cennym, bardzo ważnym, bardzo zaszczytnym dla nas patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od początku, to znaczy od roku 2002, jak ta galeria działa, jak powstała, kierownikiem artystycznym jest pan profesor Stanisław Wieczorek, któremu ślę cały czas niekończące się wyrazy wdzięczności. Za trud, za serce, za pomoc, za inicjatywę, za to, że jesteśmy za każdym razem, jak tutaj się gromadzimy na kolejnym wernisażu, zaskakiwani czymś nowym, czymś odkrywczym, czymś, czego u nas jeszcze nie było. Takie oczywiście jest założenie naszej galerii, aby prezentować prace, które do tej pory nie były prezentowane nigdzie, albo były bardzo rzadko prezentowane. I również tym razem spełniła się ta idea na tej wystawie. Te prace oczywiście nie były prezentowane u nas ani razu, ale o ich charakterze, o ich specyfice, o ich wyjątkowości myślę, że powiedzą znawcy tematu. Ja chciałam powiedzieć, że jest to 67. wystawa otwarta w naszej galerii, proszę Państwa. Więc jest to wiek dojrzały, mocno dojrzały, ale... Emerytalny. No już emerytalny. Jeszcze. Już emerytalny. Więc bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy panu profesorowi Antoniemu Cyganowi, że są to tak wspaniałe prace, tak emocjonalne, tak działające na wyobraźnię, na odczucia. Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Wiktora Jędrzejca, dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję. Witam serdecznie Państwa. Proszę Państwa, dla nas wszystkich było to, co Antoni Cygan robi, wielkim zaskoczeniem, że jeszcze ktoś chce tak malować i robi to z pasją i z przekonaniem, bo to nie jest sztuka, którą robi się na pokaz. Oddaję teraz głos panu Jarosławowi Chodorskiemu, wójtowi gminy Jabłonna. Szanowni Państwo, panowie profesorowie, mnie najbardziej jest miło gościć tutaj na terenie gminy Jabłonna po raz pierwszy, tak, znanych artystów. I to, że możemy mieć czas teraz podczas tej wystawy, nie tylko podczas dzisiejszego dnia, ale na co dzień, kiedy jest galeria otwarta, na to, żeby tu przyjść, spędzić chwilę czasu i mieć chwilę takiego spokoju, zastanowienia się nad tą sztuką. Dziękuję bardzo. Chciałbym, żeby jakby gmina Jabłonna była słynna z tego, że możemy tutaj prezentować tak wybitne postacie. Jak siedziałem na koncercie muzyki hiszpańskiej, to takie mi do głowy przychodziły obrazy, które były bliskie z tym, co tu na ścianie wisi Antoniego Cygana. Tak szukałem w głowie pamięci Murilla, El Greca. Malarstwo Antoniego Cygana to jest jakiś renesans sztuki z wiarą. To nie chodzi o wiarę, tylko chodzi o szczególny stosunek. Malarstwo to nie jest zawód. Malarstwo to jest coś więcej. To jest albo powołanie, albo przeznaczenie. Tak samo jak poezja. Nie można nauczyć poezji. I też nie wierzę, że można nauczyć malarstwo, chociaż tyle lat pracowałem w akademii. Jeszcze tam mam jakieś końcowe zajęcia. To bez talentu można obyć, można coś ugładzić, można coś tam podpowiedzieć, nogę podstawić, można parę rzeczy zrobić, ale to tak się nauczyć tego nie da. Ja się trochę wstydzę, bo Janka, przepraszam, jestem z nim po imieniu, poznałem
dzięki poprzedniemu rektorowi Marianowi Oślizle, chociaż znałem to nazwisko, bo mi o nim opowiadał Tomek Jura, mój przyjaciel, bo u niego był w pracowni. Bo my się kontaktujemy i właściwie wiemy, kto jest w Polsce zdolny. Natomiast niestety jakby polskie media nie wiedzą nic. No, polskie media, mamy coś, to jest coś takiego, przypomnę powiedzenie amerykańskiego wydawcy: mnie tu, proszę pana, nie interesuje, co tam pies pogryzł człowieka. Mnie interesuje, że facet zagryzł człowieka, psa. To jest wtedy ważne. To jest coś i tak to jest. Malarstwo, zwróćcie uwagę państwo, bo przecież jest, są wierzący, którzy chodzą po kościołach, na msze, na uroczystości. Jak marne jest współczesne malarstwo religijne. Takie jakby bez wiary. Velázquez, czy no, wrócę do Włochów, do Caravaggia, gdzieś tu mam jakieś ślady, Antek się może nie przyzna, ale ja tak odbieram. Nawet i do Rubensa, tam gdzieś mam jakieś takie odniesienia. To malarstwo, co tutaj jest eksponowane, sam autor wybierał i sam autor jakby ustawiał kolejność jego, ma duszę. A to w sztuce rzadkie i bardzo ważne. Tą wystawą jakby zbliżą się do, nie do gustu, nie do jakiejś tam chęci niespodziewanych, ale do takiego, że warto stanąć, zastanowić się, warto się przyjrzeć i technice, i technologii, ale przede wszystkim duszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te niezwykłe dla mnie słowa. O własnym malarstwie bardzo trudno mówić, że nie ma sensu. Po to malujemy, żeby wypowiadać żeby nie się, mówić. Żeby nie mówić, dokładnie. Więc ja nie będę mówił o malarstwie, tylko kilka takich prostych informacji związanych akurat z tą ekspozycją, ponieważ ona w większości składa się z obrazów nowych, powstałych na potrzeby ubiegłorocznej wystawy, takiej małego jubileuszu. Natomiast dwa pierwsze obrazy to są obrazy bardzo stare. Ten pierwszy to jest jeden z pierwszych obrazów z mojej pierwszej indywidualnej wystawy, natomiast na końcu są takie dwa sygnały. Sygnały tego, że nie tylko tworzę obrazy sakralne, bo to jest pewien wycinek tylko tego, co robię. Tam jest jeden z obrazów, było ich kilkadziesiąt, do Marqueza, do 100 lat samotności. I na samym końcu pejzaże, które traktuję trochę na takiej zasadzie, ponieważ mam coraz mniej czasu, żeby w pejzażu przebywać, więc w pracowni go sobie od czasu do czasu maluję. Mam wielką przyjemność poinformować, że mamy dzisiaj zaszczyt gościć wystawę pana profesora Antoniego Cygana, Zabrzanina, Ślązaka, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ale przede wszystkim malarza. I myślę, że to, co pan Antoni nam tu prezentuje, jest przykładem malarstwa najwyższych lotów. Ja to nazywam, że to nie jest technologia, tylko nie tylko umiejętność, nie tylko wyobraźnia, ale przede wszystkim dusza. Pamiętam też obrazy, o których zapomniałem powiedzieć tutaj w wystąpieniu publicznym, dotyczące Marqueza, bo je kiedyś widziałem. Ale to jest to samo, to się nie różni. Jak wiemy, kto to był Marquez i wiemy, jak wielki wpływ wywarł na kulturę europejską i wiemy też, jak cenił twórczość malarzy. Znam jego wypowiedzi, których mogłem i czytać, i słuchać. Malarstwo Antoniego Cygana, i to nie tylko to dotyczące dotyczące ducha, bo to nie chodzi o religię, chociaż ono jest konkretnie związane. I jest dla mnie czymś powrotem do młodzieńczych fascynacji, do młodzieńczych wspomnień. Kiedy pierwszy raz miałem okazję być w Florencji, w Galerii Uffizi, zobaczyłem kolorowe malarstwo wielkich Włochów, to
człowiek ukląkł. To było tak, jakby ktoś w głowę uderzył czymś. Teraz po latach mam przyjemność prezentować Państwu to malarstwo Antoniego. Bardzo dziękuję Ci, panie profesorze. Ja również, dziękuję bardzo. To malarstwo towarzyszy mi praktycznie od zawsze. Ja od początku miałem pewien bardzo określony plan. Oczywiście ono ewoluuje, niemniej ten język, który wybrałem, był wybrany bardzo świadomie. Uważam, że nie powinniśmy się wstydzić pewnego sposobu myślenia i ja w swoich obrazach się go na pewno nie wstydzę. Bardzo trudno jest mówić o swoim malarstwie. Dla mnie każdy z nich po kolei jest związany z czymś bardzo konkretnym, bardzo często związany z pewnymi wydarzeniami, których nie chciałbym opisywać, ale które gdzieś wywołują potrzebę. Wywołują potrzebę takiego, a nie innego ujęcia, takiego, a nie innego podejścia do tematu, czy powrotów do pewnych tematów. Dróg krzyżowych udało mi się namalować już 4. Są tu również takie przykłady na wystawie obrazów, które są tylko sygnałami pewnych rzeczy, które powstały. Tutaj profesor wspomniał o Marquezie. Było to kilkadziesiąt obrazów, które powstały do 100 lat samotności. Ale był cały cykl na sprzedaż, był cały cykl poświęcony muzyce, karnawałowi. To wszystko jest gdzieś za mną i bardziej myślę do przodu, to znaczy mam kilka bardzo konkretnych planów, zresztą to są zajawki tego, co gdzieś mam nadzieję, będę miał czas namalować w ciągu najbliższego czasu. Bardzo serdecznie dziękuję. Tego Ci życzymy. Dziękuję.